Myślę, że właściwie takim najciekawszym pytaniem dla człowieka, który styka się po raz pierwszy z problemami genetycznymi, jest, że jeżeli już wiemy, że DNA jest zapisem informacji genetycznej, to jak ten zapis jest realizowany? W jaki sposób jesteśmy, jacy jesteśmy? Nie składamy się z DNA, składamy się z różnych bardzo cząsteczek. Wiele z tych cząsteczek nazywamy białkami, ale są też tłuszcze, węglowodany. Każdy, kto planuje nawet swoje pożywienie, to wie, że różne cząsteczki nas otaczają, a jednocześnie genetyk mówi, wszystko zależy od genów. Geny o wszystkim decydują, geny są tą informacją. No więc ten sposób realizowania informacji genetycznej to jest też ciąg różnych zjawisk, różnych procesów, które ludzie również badają, no przynajmniej przez ostatnie 50 lat. To, co jest ważne, co tutaj w tym ciągu należy wiedzieć, o tym ciągu należy wiedzieć, to, że następuje kolejne przekazywanie informacji z cząsteczki DNA na inne cząsteczki. I taką niezwykle ważną grupą cząsteczek, na które jest przekazywana informacja, ta grupa cząsteczek nazywa się RNA, czyli bardzo podobnie do DNA. W skrócie to jest kwas ribonukleinowy i one mają również budowę bardzo podobną do DNA, chemiczną budowę podobną, przestrzenną budowę inną, nie ma już tej pięknej, regularnej helisy. Cząsteczki RNA odbierają informacje od DNA. I teraz one już nie muszą chronić tej informacji, w związku z tym cała chemia, powiedzmy, związana z życiem cząsteczek RNA jest zupełnie inna. To są cząsteczki dynamiczne. One łatwo powstają, łatwo się rozpadają, ich liczba jest też regulowana przez DNA, jak gdyby z DNA wynika, jak dużo powstanie cząsteczek RNA, jak one będą aktywne i co one dalej uczynią. Czyli jesteśmy w sytuacji, jak powiedziałam, dynamicznej. To, co w komórce się dzieje. Nie, że jest zachowane DNA, tylko coś się dzieje. A co się dzieje? Powstają różne, bardzo różnego typu cząsteczki RNA. Wciąż jeszcze bardzo podobne. To, co jest bardzo interesujące, to dzisiaj ludzie sądzą i myślą, że świat komórek i świat cząsteczek, które stanowią o życiu, zaczął się od RNA, że kiedyś nazywa się to światem RNA, że kiedyś nie było na świecie ani DNA, ani białek, ale były pierwsze, no, mądre cząsteczki, powielające się cząsteczki, umiejące spełniać pewne funkcje biologiczne, które były właśnie RNA. I dzięki tym cząsteczkom, jak gdyby rozeszły się na dwie strony, rozeszły się drogi przekazywania informacji. W jedną stronę do DNA, przekazywania i zachowywania informacji, a w drugą stronę tu wkracza następny składnik naszego świata, białka. Otóż białka to są już cząsteczki zupełnie inaczej zbudowane niż kwasy nukleinowe i to, jak są syntetyzowane, też było poznawane przez bardzo wiele lat. Wystarczy powiedzieć, że struktury komórkowe, rybosomy, w których odbywa się synteza białka, zostały właściwie rozszyfrowane dopiero w zeszłym roku. Mimo, że my o syntezie białka, jak ono jest syntetyzowane, wiemy bardzo dużo od 40 lat. Obaj panowie, Watson i Crick, napisali na końcu swojej jednostronicowej pracy, zadziwiająco skromnej, napisali, że proponowany przez nich model cząsteczki DNA jednocześnie jak gdyby jest propozycją, w jaki sposób ta cząsteczka się powiela. To jest niezwykle ważne, bo my zdajemy sobie sprawę, że istnieje komórka, w niej znajduje się DNA, ten DNA koduje wszystkie cechy tej komórki i teraz wyobraźmy sobie, że się zdarza coś pięknego w życiu komórki, ona się dzieli. No, w związku z tym każda potomna komórka powinna dostać ten sam zapis informacji. Otóż w tej pięknej, eleganckiej strukturze DNA, którą wymyślili Watson i Crick i która okazała się później prawdziwa, istnieje również od razu, od początku założony mechanizm, jak cząsteczka DNA może się powielać. Genetycy mówią replikować. To polega na tym, że dwie nici DNA nie są identyczne. Są do siebie, my mówimy, komplementarne. Co znaczy komplementarne? No można by to porównać z rękawiczkami. Dwie rękawiczki nie są identyczne, ale mając jedną rękawiczkę, dobry rękawicznik uszyje na pewno drugą, która będzie pasowała na drugą rękę. Otóż tak właśnie jest z cząsteczką DNA. Każda z nici DNA może być wzorcem do zbudowania drugiej.
my mówimy komplementarnej, pasującej do niej, nie identycznej, ale pasującej. Więc jeżeli dwie pasujące do siebie nici DNA, każda spowoduje, że zostanie, będzie matrycą, my mówimy, na tej, odciśnie się na tej nici DNA druga nić, nowa nić, to powstaną dwie cząsteczki, nowe dwie cząsteczki, identyczne do cząsteczki wyjściowej, ale już dwie. Czyli to piękne zdarzenie, o którym mówiłam, podziału komórkowego, przed nim, nim komórka się podzieli, musi nastąpić powielenie, czy jak mówiłam, nazywamy to replikacją materiału genetycznego. Każda nowa komórka otrzymuje ten sam materiał. I ten mechanizm jest jakby, można go łatwo wytłumaczyć, patrząc na strukturę DNA. Oni oczywiście nie wiedzieli, jak replikuje DNA. Ten proces rzeczywiście tak właśnie opisano. Na każdej nici DNA macierzystego dobudowywana jest nowa nić potomna i powstają dwie cząsteczki. I to jest jedno ważne zagadnienie wiążące się z DNA. Drugim ważnym zagadnieniem, które też ludzie zaczęli od strony już mechanizmu wyjaśniać, to było zjawisko, które znane było i badane było w wieku XX, od początku właściwie wieku XX, to jest zmienność DNA. Jak sobie pomyślimy, jakie warunki powinien spełniać materiał genetyczny, to na pewno powinien być w miarę stabilny. Bo jednak człowiek rodzi człowieka, słoń rodzi słonia, a z ziarenek nasturcji wyrasta nasturcja. Więc on musi być stabilny. Ale gdyby nie podlegał jednak pewnym zmianom, to nie byłoby nas na świecie, nie rozmawialibyśmy w tej chwili, byłaby dalej tak zwana pierwotna zupa w jakichś lagunach oceanicznych i tam by sobie te cząsteczki pływały całkowicie niezmienne. Czyli materiał genetyczny musi być w pewnym stopniu podlegać zmianom, ale te zmiany muszą się zdarzyć dosyć rzadko. I te zmiany materiału genetycznego nazywamy mutacjami. No jak się słyszy słowo mutacje, to bardzo często opanowuje nas strach, że mutacje to jest coś bardzo szkodliwego, bo z mutacjami wiąże się pojęcie chorób, bardzo wielu chorób. Z mutacjami wiąże się na przykład choroby nowotworowe. To są choroby wynikające z mutacji materiału genetycznego, czyli coś bardzo groźnego. Ale przed chwilą powiedziałam coś odwrotnego, że jest to również źródło postępu biologicznego. Czyli one są też ważne. A dlaczego postępu? Bo czasami zmiana w jakimś zapisie genetycznym daje efekt lepszy niż był uprzednio. Czyli że ten efekt, który jakiś tam wypełnia DNA, poprzez zmianę się poprawił. Organizm, który ma zmieniony DNA, zaczyna być lepiej dopasowany do warunków środowiska, lepiej zdobywać żywność, lepiej się rozmnażać i ten będzie ewolucyjnie zwyciężał. To jest postęp. Wynika on z mutacji. Czyli mutacje mogą mieć i złe skutki, i dobre skutki. No i tak jak powiedziałam, gdyby ich nie było, to by nas też nie było. Czyli że cała sprawa mutacji jest też takim problemem, które ludzie musieli dość szybko badać. Ja mówiłam o tym, że mutacje badane były od początku XX wieku. Muszkę owocową naświetlano promieniowaniem rentgena, badano, co się wtedy dzieje, czyli istniała świadomość tego, że materiał genetyczny podlega mutacjom, ale dopiero DNA, odkrycie struktury tego, jak wygląda DNA, pozwoliło również zaproponowanie mechanizmu mutacji. Jak to się dzieje, że informacja genetyczna się zmienia? To są bardzo skomplikowane procesy. To, co jest ważne, żeby wiedzieć, to jest to, że materiał genetyczny podlega takim chemicznym zmianom i że ewolucja wypracowała również systemy naprawy mutacji. Czyli to nie jest tak, że jak raz mutacja się zdarzy, czy w naszych komórkach rozrodczych, co przekazalibyśmy kolejnym pokoleniom, czy w naszych komórkach ciała, co tylko nas może dotyczyć i uszkodzić. Otóż to nie jest tak, że ta mutacja już jest zadana, już nie ma na to rady. Przyroda wypracowała ogromny zespół różnego typu podejść naprawy mutacji, powrotu do poprzedniego stanu. To jest na pewno przynajmniej kilkaset genów u człowieka, może nawet pod 1000 podchodzimy. U bakterii to jest kilkaset genów, różnych genów, które pracują nad tym, czyli kawałków też DNA, które pracują nad tym, żeby usunąć uszkodzenia z DNA na różne sposoby. To wielka wiedza i ona jest do dzisiaj badana. W Polsce istnieją bardzo dobre zespoły, między innymi w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, z którego pochodzę, bardzo dobre zespoły zajmujące się mutacją na różnych poziomach,
od bakterii do człowieka. I ta wiedza do dzisiaj do końca nie jest pełna, ale my już bardzo dużo wiemy. Wiemy również bardzo dużo o czynnikach mutagennych i to dobrze chyba sobie pamiętać, że papieros jest na pewno czynnikiem mutagennym, że alkohol jest na pewno czynnikiem mutagennym, że wdychanie brudnego powietrza może spowodować zmiany mutacyjne. Trzecia sprawa jest taka, że ponieważ to odkrycie było bardzo nowoczesne na owe czasy, bardzo otwierało ogromne możliwości badawcze, to jednak te badania trzeba było zacząć od możliwie prostych organizmów. Ja tu często daję przykłady, jak to jest u człowieka, ale zaczęto te badania od badań bakterii, pojedynczych, malusieńkich, mikroskopijnych stworzonek, które nas otaczają, których jest mnóstwo wokół. I jeszcze wynaleziono jeden typ bakterii, jeden gatunek bakterii, który się nazywa pałeczką okrężnicy, a po łacinie Escherichia coli. I ta bakteria stała się modelowym organizmem dla biologów molekularnych. Modelowym to znaczy, że jeżeliśmy sobie zadawali pytanie, jak replikuje DNA, to przede wszystkim sprawdzaliśmy, jak replikuje się DNA w Escherichia coli. A potem czasem mówiliśmy, DNA replikuje się tak, a tak, zapominając o tym, że to jest wiedza dotycząca Escherichia coli, a nie człowieka. Jeżeli zadawaliśmy sobie pytanie, w jaki sposób zbudowane są geny, tośmy to badali na poziomie DNA, na poziomie Escherichia coli, bo geny to są fragmenty DNA, więc wiedzieliśmy gdzieś na początku lat 70., jak wyglądają geny Escherichia coli. Właściwie nic nie wiedzieliśmy o tym, jak wyglądają geny człowieka i tak jak to człowiek lubi sobie upraszczać swój sposób myślenia, to uważaliśmy, że pewno tak samo. Otóż badania Escherichia coli i rozwój metod, którymi ludzie operują w tej dziedzinie, pozwoliły również na podjęcie tego dużo trudniejszego zadania. Jak wyglądają geny i jak działają geny i jak działa DNA w organizmach bardziej skomplikowanych. To nie musi być od razu człowiek. To może być na przykład mały robaczek, nicień, Cenorhabditis elegans, który jest jednym z ulubionych modeli biologów, już bardziej zaawansowany. To może być muszka owocowa, ulubiony model genetyków od początku XX wieku i w końcu dobrali się do niego również genetycy molekularni. To może być żaba, to może być mysz i to oczywiście może być człowiek. Najbardziej fascynujący dla nas oczywiście jest człowiek, bo to nie tylko to, że chcielibyśmy wiedzieć, jak nasze komórki działają, ale jeszcze natychmiast pojawia się marzenie, żeby się nauczyć leczyć różnego typu choroby, co do których przypuszczamy, że mają tło genetyczne. Tło genetyczne to znaczy, że jakoś włączony w tę chorobę jest uszkodzony DNA, zmieniony DNA albo w naszych komórkach, albo co jeszcze ważniejsze, a czasem gorsze, że ta zmiana zachodzi w komórkach płciowych i my to będziemy przekazywać kolejnym pokoleniom. To wtedy się to nazywa chorobą genetyczną. U bakterii jest tak, że jest cząsteczka DNA porównywana z nitką i ta nitka nie ma przerw. Ona się ciągnie, ciągnie, ciągnie. W tej nitce po kolei umieszczone są geny, czy ta nitka składa się z genów i jeden po drugim następują prawie bez przerw i każdy z tych genów jest ciągły. Jeżeli gdzieś jest początek jego, my mówimy, odczytywania, to gdzieś jest również koniec i to się odbywa bez żadnych przerw. W organizmach wszystkich, które nie są bakteriami, czyli właściwie w ogromnej większości organizmów, które my możemy zobaczyć, również ludziach, ta niteczka DNA jest ciągła, ale część kodująca, ta część, która jest istotna do przekazania informacji, ona jest jak gdyby podawana fragmentami, czyli jest fragment kodujący w tej ciągłej nici, a potem jest fragment niekodujący, a potem znowu jest kawałek kodujący. I żeby to zostało odpowiednio przerobione przez organizm, trzeba wyrzucić te fragmenty niekodujące, a skleić ze sobą fragmenty kodujące. Ta nieciągłość genów była niezwykłą zagadką biologii molekularnej, którą odkryto w latach 75-76, sprawiła ogromnie dużo trudności. Była również w bardzo interesujący sposób badana w Polsce. Tutaj mogę również zacytować prace wykonane w Polsce w moim instytucie, gdzie ówczesny doktor habilitowany Witold Filipowicz z ówczesną magistrantką, panią Marią Konarską, odkryli zjawisko podzielonych genów w roślinach.
No, ze smutkiem muszę powiedzieć, że Witek Filipowicz dzisiaj pracuje w Bazylei, a Magda Konarska pracuje w Nowym Jorku, ale oboje są wysoko cenionymi naukowcami świata, Polski również wobec tego. Otóż to zjawisko podzielonych genów, jak mówię, sprawiło ludziom bardzo dużo kłopotów i jest ono do dzisiaj pełny mechanizm dojrzewania informacji genetycznej. Do dzisiaj nie jest do końca poznane. To są te następne drzwi, które Watson i Crick swoim odkryciem otworzyli. Poznawanie struktury genów, zarówno bakteryjnych, jak i ludzkich, jak i wszystkich zwierząt i wszystkich roślin, doprowadziło do tego, że ludzie pomyśleli sobie, to też jest zawsze taka nasza chyba zarozumiałość, że już jest czas, że możemy w to ingerować. Znaczy, że już tyle rozumiemy z tej całej genetyki, że teraz moglibyśmy zacząć geny zmieniać. I to jest wielka epoka, która zaczęła się w latach 70., którą wtedy nazwano, fachowcy nazywają rekombinacją DNA in vitro, dużo obcych słów, a w mediach nazywa się to inżynierią genetyczną. Inżynieria genetyczna powstała na początku lat 70. właśnie dlatego, że uważaliśmy, że już tyle wiemy, że możemy zacząć manipulować. Chęć człowieka do manipulowania jest absolutnie od niemowlęcia do starości niepowtarzalna. No więc zaczęliśmy tymi genami manipulować. Na czym może polegać manipulacja genami? Taka najprostsza, i od tego właśnie to się zaczęło, polega na tym, że geny jako całość zaczęliśmy przenosić z organizmu do organizmu. I dzisiaj właściwie tak się mówi, że każdy gen, na przykład człowieka, jak przykład tej nasturcji, o której dzisiaj powiedziałam, można przenieść do bakterii. Każdy gen bakteryjny można wyciąć i przenieść do komórek zwierzęcia, na przykład do komórek roślinnych. Są takie rośliny dzisiaj, które niosą w sobie geny bakteryjne, tak jak swoje. Czyli problem był, w jaki sposób wyciąć gen. Do tego potrzebne były określone narzędzia i w jaki sposób wprowadzić go, najlepiej gdyby to był sposób kontrolowany, znaczy odwracalny. Czyli możemy w pewnym momencie wprowadzić ten gen, on się stanie własnością nowej komórki, a jak uznamy, że może to niebezpieczne, a może to idzie w złym kierunku, a może to się nam nie podoba, to będziemy umieli to wyciąć. Czyli od razu pojawia się problem, czy to jest bezpieczne, bo już tego słowa użyłam, jak również, czy to jest odwracalne i czy my możemy wykonać jakieś zabiegi, które czy dla człowieka, czy dla biosfery, czy w ogóle dla całej Ziemi byłyby niekorzystne i niebezpieczne. I tak się zaczęła od tego pytania, bardzo pięknego pytania biologów, czy to, co już umiemy robić, czyli manipulować genami, jest bezpieczne. Od tego pytania się zaczęła, nie od manipulowania.